Czerwone światła migają. W filmie tym opowiem, jak działają urządzenia sygnalizacji przejazdowej. Dlaczego migają czerwone światła? One zabraniają wjazdu na przejazd i informują o tym, że za chwilę rogatki zaczynają się opuszczać. Dlaczego tak jest? Czerwone światła zaczynają migać, wówczas kierowca samochodu musi się zatrzymać. Dlaczego rogatki opuszczają się dopiero po chwili? Otóż dlatego, aby jeżeli dojdzie do sytuacji, że przed rozpoczęciem migania świateł ktoś wjedzie na przejazd, aby mógł bezpiecznie z niego zjechać. Czyli w praktyce prawidłowo powinno to tak wyglądać. Czerwone światła migają. Kierowca dojeżdżający do przejazdu zatrzymuje się. Kierowca, który już znalazł się wcześniej na przejeździe, bezpiecznie z niego zjeżdża. Dlatego właśnie rogatki zaczynają się opuszczać dopiero po chwili. Niestety w wykrotach kierowca busa przewożącego ludzi nie zastosował się do tej zasady. Utknął pomiędzy szlabanami. Co powinien zrobić? Po prostu wyłamać rogatkę, wycofać i wyłamać rogatki. Na szczęście zmieścił się między rogatką a torowiskiem i nic nikomu się nie stało. A tak nie powinien zrobić. Dojeżdżając do przejazdu powinien się zatrzymać. Pozdrawiam, Adrian Janda, miłośnik wycieczki kolei, Jelenia Góra. Apeluję o ostrożność na przejazdach kolejowo-drogowych. No a do przejazdu zbliża się pociąg spółki PKP Intercity. Karkonosze, relacji, Szklarska Poręba Górna, Białystok. Przejazd kolejowo-drogowy, ulica Spółdzielcza, Jelenia Góra. Teren stacji Jelenia Góra Zachodnia. I dopiero gdy czerwone światła zgasną, dopiero można wjechać na przejazd kolejowo-drogowy. Pozdrawiam, szerokości życzę.